Obranie sobie za patrona Jana Pawła II to zaszczyt, ale i zobowiązanie. Zobowiązanie do przestrzegania zasad, jakimi kierował się Jan Paweł II. Postawa papieża Polaka stanowi doskonały wzór dla współczesnej młodzieży. I mimo, że nie ma go wśród nas od 2005 roku, to jego nauka przetrwała i młodzież ze szkoły w Wysokiem może czuć opiekę duchową swojego patrona. Praca w szkole na tej duchowej podbudowie była moim największym doświadczeniem zawodowym i takim najbardziej pełnym. I właściwie było widać, że dawanie wzoru osobowego, bardzo aktualnego, bo wtedy mieliśmy go jeszcze żywego, byliśmy siódmą szkołą w Polsce, pierwszą w Wielkopolsce, jeśli chodzi o nadanie imienia, było to niezwykle budujące. Młodzież mimo chłodu i niesprzyjającej październikowej pogody od samego rana rozpoczęła pielgrzymkę z Wysokiego do Lichenia, by uczestniczyć w uroczystej mszy świętej w Bazylice. To tradycja, którą kultywują uczniowie wraz z nauczycielami ze szkoły w Wysokim od 26 lat. Młodzież z naszej szkoły przychodzi co roku w pielgrzymce do Lichenia. Jak się szło? To jest jednak sporo kilometrów. Zmęczeni byliście po drodze? No, były jakieś tam przerwy i było dobrze, także... Za bardzo zmęczeni też nie jesteśmy. Nogi trochę bolą, ale... Ale warto było przyjść, tak? No warto, no. Trochę trudno, ale bardzo fajnie. Tak? Tak. Warto tutaj przyjść do Lichenia? Byłaś tu już wcześniej? Tak, byłam. Z rodzicami przyjeżdżałam co niedzielę. Podczas uroczystej mszy świętej w licheńskim sanktuarium wspomniano patrona Jana Pawła II, ale także wspominano historię szkoły, która nierozerwalnie łączy się z pielgrzymkami Jana Pawła II do Polski i pobytem między innymi w Bazylice. To właśnie w 1999 roku w Licheniu Jan Paweł II poświęcił sztandar szkoły. Inicjatorem nadania imienia był pan Andrzej Nowak. Dyrektorem szkoły była wówczas pani Aleksandra Majkowska. W 1997 roku dyrektorem szkoły podstawowej został pan Andrzej Nowak. W 1999 wybrano pana dyrektora gimnazjum. Obowiązki dyrektora szkoły podstawowej w 1999 roku przyjęła pani Genowefa Sobarzewska. A od roku 2009 do dziś w czasie mszy miały miejsce bardzo ważne wydarzenia, które zapiszą się w kartach historii szkoły. Odznaczenie szkoły medalem świętego Jana Pawła II, który został wpięty w sztandar szkoły, oraz odznaczenie medalem upamiętniającym setną rocznicę urodzin Jana Pawła II, byłych i obecną dyrektor szkoły. Wspólnie przez te lata starają się oni wychować młodzież w duchu nauki Jana Pawła II. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie mamy taki trochę deficyt wzorców osobowych. My staramy się nauki Jana Pawła II przemycać przy każdej okazji możliwej. Organizujemy bardzo dużo różnych uroczystości związanych z postacią naszego patrona. Oprócz tego dzisiejszego naszego święta również mamy wiele konkursów, gdzie przez zabawę, nie tylko przez naukę, ale również przez zabawę dzieci poznają, tak, i twórczość naszego papieża, i jego nauki. Także myślę, że będziemy w tym trwać i będziemy to kontynuować jeszcze przez następnych wiele lat. W czasie mszy świętej także uczniowie klasy pierwszej mieli okazję, by złożyć uroczyste ślubowanie w murach licheńskiego sanktuarium. Słowa przysięgi otwierające drogę do dalszej nauki, wypowiedziane w tak zacnym miejscu, na pewno zostaną przez pierwszoklasistów zapamiętane na długo.